Solidarność miała dla mnie osobiście wielkie, była wielkim motorem wydarzeń w moim życiu i w życiu społecznym. Zdawałem sobie sprawę, że powstała atmosfera do tego, ażeby po raz czwarty spróbować uruchomić Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, ponieważ pierwsze próby, o których wiedziałem, były z roku 1956. Później były w następnych latach jeszcze dwie próby i one się nie udały, ponieważ władza nie wyraziła na nie zgody. Natomiast w roku 1980 potrzebna była zgoda dwóch instytucji, zarówno władzy, ta była łatwiejsza do uzyskania, ale również była potrzebna zgoda biskupa katowickiego, którym był ksiądz biskup Bednosz. A dobre kontakty z księdzem biskupem Bednożem miało wtedy zrzeszenie katolicko-społeczne. Teraz nie pamiętam jego prawidłowej nazwy pełnej, ZKPS, coś takiego. To nie było zrzeszenie takie jak PAX, ale takie trochę, powiedzmy, z władzą dobrze żyło ci ludzie. To było zrzeszenie katolików. Mieli swój tygodnik Ład w Warszawie. A tutaj biskup miał z nimi dobre relacje w Katowicach i obawialiśmy się, że jak będziemy chcieli powołać Klub Inteligencji Katolickiej, który miałby być niezależny od jakichś paksowców czy ZKPS-owców, to biskup może się na to nie zgodzić. I dlatego najpierw postarałem się o to, żeby znaleźć właściwego kandydata na prezesa, którego biskup nie będzie w stanie z nim zmanipulować. I zacząłem od nawiązania kontaktu z profesorem Henrykiem Mikołajem Góreckim, który był kompozytorem dzieł religijnych na prośbę papieża Jana Pawła II. I wyjaśniłem profesorowi, że chcemy mieć Klub Inteligencji Katolickiej, który byłby taki jak inne kluby inteligencji katolickiej, nie jakiś tam ZKPS. Czy on się zgodziłby podjąć roli tego prezesa, ponieważ wiemy, że biskup by jemu nie mógł odmówić. I to byłaby gwarancja, że mielibyśmy możliwość zalegalizowania tego klubu. Także poszliśmy do rozmowy do biskupa. Był tam Józef Buszman, był tam Jerzy Konieczny i byłem ja jako trzej, powiedzmy, inicjatorzy tego KIK-u, a pan profesor Górecki jako prezes, przewidziany na prezesa. I biskup nas przyjął, dzień dobry, niech będzie pochwalony. To powiedział, panowie, poczekajcie sobie tutaj w poczekalni, a panie profesorze, pana zapraszam do mojego gabinetu. I następnie z panem profesorem spędził godzinę w gabinecie ksiądz biskup i po godzinie, kiedy wyszli na zewnątrz, powiedział do nas, no to panowie, macie swój klub. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę i zapraszam ponownie. No i kiedy wyszliśmy na zewnątrz, pan profesor Górecki powiedział, w ogóle żeśmy nie rozmawiali o klubie, biskup mnie tylko wypytywał o moje dzieła religijne. I dlatego, powiedzmy, udało się ten klub od strony kościelnej zalegalizować. Mogliśmy normalnie przystąpić do działalności, a również władze państwowe nie miały wyjścia. Najpierw odmówiły oczywiście legalizacji klubu, ale kiedy Solidarność poparła, to żądała, żeby władze zgodziły się, zalegalizowały ten klub, no to władze ustąpiły łaskawie i po spełnieniu tam formalnych żądań to klub został rzeczywiście zalegalizowany. I w ciągu kilku tygodni osiągnął liczbę 1000 członków, zresztą nie tylko z Katowic, ale z wszystkich dużych miast na Śląsku. I to był moment, jakby to powiedzieć, nabrania wiatru w skrzydła. Wielu ludzi, którzy uczestniczyli w pierwszych próbach powołania KIK-u, to przystąpiło w tym momencie do tego klubu. To była realizacja ich dawnych życzeń, że katolicy mają jakąś reprezentację. Także uważałem ten KIK równie ważny dla katolików, jak Solidarność dla robotników. Kluby Inteligencji Katolickiej to jest wynalazek roku 1956,
i one powstały w Warszawie i w Krakowie wokół środowiska Znaku, Tygodnika Powszechnego. Taka to była inteligencja, powiedzmy, postsoborowa. To było wprawdzie przed soborem, ale to było w duchu soboru. I myśmy byli świadomi, że Katowice nie mają tych tradycji soborowych, jakie ma Kraków, czy Warszawa, która miała swój tygodnik, przepraszam, miesięcznik Więź. Natomiast myśmy uważali, że katowickie środowisko katolickie jest bardziej związane, powiedzmy, z kościołem narodowo. Tym niemniej uważaliśmy, że ta struktura KIK-ów powinna być strukturą ogólnopolską, żeby inteligencja katolicka miała jakąś własną strukturę ogólnopolską. Także myśmy się z Krakowem porozumieli i z Warszawą, że chcemy do ich ruchu należeć, natomiast mamy swoją specyfikę śląską i oni to wiedzieli, bo Turowicz miał tutaj rodzinę również na Śląsku i znał tą specyfikę. I w tym sensie byliśmy inni niż tamte miasta, natomiast uważaliśmy, że KIK jest dla inteligencji katolickiej, inżynierów, to było wielkie środowisko inżynierów, właściwą formą wyrażenia ich przynależności do Kościoła. Oni tutaj mogli wypowiadać swoje myśli, nie tylko społeczne, nie tylko kulturalne, religijne, ale przecież jakoś w poświadomości również polityczne. Wybór tematów, przecież wykładów miał na celu również zaspokajanie tych potrzeb politycznych, w tym znaczeniu, żeby kształtować swoją tożsamość polityczną i swoją wiedzę historyczną. Także ja byłem w tym klubie kierownikiem sekcji historycznej i organizowaliśmy odczyty na te tematy. I wiadomo było, że niektóre tematy są na Śląsku bardzo drażliwe, także o Józefie Piłsudskim to wywoływało dyskusję, czy można tutaj organizować odczyt o Piłsudskim, czy też o Dmowskim, bo to zaraz wywoływało konsternację, jak również spory, ale powiedzieliśmy, to jest historyczne ukazanie postaci, które są dla Polski bardzo ważne i dlatego nie możemy się na Śląsku plecami odwracać od takich postaci. Tutaj również Korfanty dla nas był najważniejszą postacią i o Korfantym, powiedzmy, staraliśmy się więcej mówić niż o pozostałych politykach. Tym niemniej, jako członkowie polskiego narodu uważamy, że również Ślązacy mają prawo się wypowiedzieć na temat tych postaci jak Dmowski i Piłsudski. I to było pozytywne doświadczenie tych spotkań. Było pozytywne, dlatego że ludzie w wolności mogli swoje obawy, swoje pytania tam wypowiedzieć. I KIK tą platformą był. Także dzisiaj, powiedzmy po tylu latach, jestem przekonany, że to spełniło swoją rolę. I taka organizacja jak KIK jest czymś bardzo pozytywnym. Bo wtedy, kiedy już Solidarność nie mogła istnieć, to wielu ludzi właśnie w KIK-u mogło dalej kontynuować swoją działalność. Na przykład Rafał Szymoński został poproszony o wykład o roli telewizji, o roli mediów w wolnym społeczeństwie. Powiedział, ja nie jestem przedstawicielem Kościoła, są godniejsi ode mnie. Ale on był jednak przewodniczącym Solidarności w telewizji Katowice. Uważaliśmy, że trzeba go przywrócić społeczeństwu. Jako dziennikarz zostały mu zamknięte usta. Musiał gdzieś, był dyrektorem administracyjnym w szpitalu, a on miał do przekazania ludziom całkiem inną, powiedzmy, wiedzę i ideę. I dlatego KIK również jemu stworzył taką platformę. Zresztą później Szymoński powiedział, jestem ci wdzięczny, bo ja na nowo podjąłem tą pałeczkę dziennikarza. Mimo, że miałem zakneblowane usta, to KIK dał mi tą szansę i uwierzyłem w swoje powołanie od nowa. Także takich ludzi było więcej, którym myśmy tą szansę próbowali dać. Sobie również wzajemnie oczywiście. W Katowicach istniała główna siedziba KIK-u
I każdy oddział, była, powiedzmy również oddział był katowicki, który miał swoje kierownictwo. I ten oddział tu organizował miejscową działalność. Miał kilka sekcji. Sekcja biblijna, sekcja społeczna, sekcja historyczna. To te, które najbardziej pamiętam. Później były oddziały w Gliwicach, w Zabrzu. Tak samo tam miały swoje historyczną działalność kulturalną, religijną. I tych szczegółów ja nie śledziłem, ponieważ byłem pracownikiem Solidarności w tym czasie, także musiałem ten KIK niejako zostawić na uboczu. Ale w tych oddziałach tworzyli miejscowi, powiedzmy działacze, członkowie KIK-u tworzyli własny program. I on był tylko globalnie przez zarząd akceptowany. Zarząd wiedział, aha, takie sekcje działają i takie tematy, to się pokrywało z naszymi potrzebami, czyli w tych różnych oddziałach te potrzeby się powtarzały. To tylko było w skali lokalnej realizowane, ale ta potrzeba poznawania historii, poznawania wiary, poznawania kultury Śląska, to wszystko KIK takie starał się stwarzać możliwości. Także uważam, że spełnił swoją rolę. Kościół wspierał Solidarność poprzez swoich duszpasterzy w parafiach, ponieważ w parafii proboszcz jest odpowiedzialny, no ale proboszcz ma współpracowników, także jak proboszcz powiedział, jest proszony, żeby poświęcić sztandar, żeby poświęcić siedzibę Solidarności, żeby być obecnym na jakimś tam ważnym spotkaniu, żeby niejako pewne dyskusje, konflikty, czy tam dialog Solidarności z dyrekcją, żeby pośredniczył czasami ksiądz, czy jakiś inny przedstawiciel Kościoła jako, no nie tyle negocjator, co obecny, żeby ten dialog był bardziej serio. Także Kościół na wiele sposobów. Kościół prowadził duszpasterstwa pracownicze. Tam, gdzie byli księża, którzy mieli, powiedzmy, uczulenie na te tematy, gdzie to... No, myśmy występowali jako MKZ wprost do biskupa, żeby mianował nam kapelana dla regionalnej Solidarności. I to był ksiądz pochodzący z Orzesza, pracujący wprawdzie w diecezji opolskiej, ksiądz Czesław Nowak. No i pojechałem do biskupa Nosola, żeby go mianował. On powiedział, no biskup Nosol miał trochę nieco inny, powiedzmy, stosunek do Solidarności niż inni biskupi. No. Także nie był od razu entuzjastycznie nastawiony. Niech się ksiądz Czesław zdecyduje, bo tu mnie o co innego prosił. Także w tym momencie nie spełnił naszego życzenia, ale również na terenie diecezji opolskiej Solidarność czerpała z tej normalnej pomocy, która w parafiach zawsze ma miejsce. Ksiądz był tam obecny, gdzie go ludzie prosili Solidarności i nie słyszałem o jakichś odmowach, żeby tu był jakiś konflikt na tym tle. Także moim zdaniem ta współpraca była stuprocentowa. Gdziekolwiek tylko ludzie zorganizowali coś, przy czym ksiądz miał być potrzebny, to nie słyszałem, żeby jakikolwiek ksiądz odmówił. Czyli jeżeli jako przedstawiciel oficjalny Kościoła jest, zawsze reaguje na tak, no to nie wyobrażam sobie, żeby tu mogły być jakieś cień wątpliwości w tej materii.